historia dzieje się na naszych oczach. Polscy piłkarze po raz pierwszy wyszli z grupy w finałach Mistrzostw Europy, ale przed nami kolejny bój. Pora przywdziać barwy narodowe. W walce o ćwierćfinał Euro 2016 zagramy ze Szwajcarią. Postanowiliśmy wybrać zwierzę charakterystyczne dla kraju naszego przeciwnika. W przypadku Szwajcarii będzie to krowa maści biało-czerwonej. Aby jednak sprawiedliwości stało się zadość, będzie to nasza krajowa trolinka. Gorąco nie tylko na dworze, ale również wśród publiczności. Tłumy zebrały się, aby obserwować dzisiejsze typowanie. No to co? Publiczność mamy, paszę mamy, krowę mamy, no to zaczynamy! Nie, no rzucam tę robotę! Jak widać, nasi eksperci są bezlitośni, ale niech to będzie tylko czynnikiem motywującym zarówno dla kibiców, jak i przede wszystkim dla naszych piłkarzy w sobotnim starciu ze Szwajcarią. Dopingujmy zatem biało-czerwonych. Po raz kolejny spotkajmy się w Alei Kibica przy centrum handlowym Aleja Bielany, ulica Czekoladowa. A teraz przypomnijmy sobie, jak bawiliście się na ostatnim występie biało-czerwonych. Przypominam również o dodatkowych autobusach, dzięki którym dotrzecie na miejsce i szczęśliwie wrócicie po każdym obejrzanym spotkaniu. Szczegółowy rozkład jazdy na stronie internetowej Centrum Handlowego Aleja Bielany.